Jakub, serdecznie gratuluję. Kawał dobrego boksu, dynamiczna walka, dużo się działo. Wynik 2-1, ale chyba zadowolony jesteś z tego sprawdzianu. Tak, jestem zadowolony na tym etapie przygotowań, gdzie budowaliśmy siłę, szybko, siłę, dynamikę, gdzieś tam wytrzymałość. Sprawdzian z takim rywalem na takim poziomie wydaje mi się, że jest bardzo dobry. To jest taki początek roku, mocne akcenty, wracacie do takich ciężkich treningów, no bo jest co robić, za chwilę wyjazdy, za chwilę zgrupowania, prawda? Tak, już na początku lutego mamy obóz z nowym trenerem kadry, walki już od początku roku, to doświadczenie, którego nam pięściarzom brakuje, także nic tylko się cieszyć. To była dobra, równa walka, także na ten etap przygotowań. Akcentowałeś końcóweczki, przycisnąłeś mocniej, chyba aktywniej i tak bardziej dynamicznie tam się... Czułem się właśnie, że pomimo tego może nie wyglądało, byłem bardziej silniejszy i gdzieś tam biłem te dokładniejsze ciosy. No i co teraz? Odpoczynku nie będzie, za chwilę zgrupowanie w Spale. Tak, w Spale. No i ciężka praca, no bo przygotowujecie się teraz na Mistrzostwa Europy. Tak, tak, to był pierwszy start właśnie przed Mistrzostwami Europy, zaraz obóz, no i ciężko zasuwamy właśnie do tych mistrzostw. Gratuluję jeszcze raz w takim razie i do zobaczenia na kolejnej walce. Dziękuję serdecznie.